Witam ponownie Adrian Stankowski, to jest program Republika po południu, a w studiu telewizji Republika, pan redaktor Kacper Kita, port, portal Nowy Ład. Witam serdecznie redaktorze. Witam serdecznie pana, witam Państwa. Pan redaktor specjalista od spraw francuskich, a we Francji powiedzieć, że gorąco to nic nie powiedzieć. E, Masywne bardzo, już nie tylko zamieszki, bo to właśnie, czy pan, pana zdaniem to jest uprawnione takie określenie, że to już jest wojna. Wojna domowa, bo tak już niektórzy zaczynają to definiować. Obrabowano magazyn z bronią, chciałem powiedzieć. Mnożą się akty przemocy, podpalenia. Co ciekawe, również podpalenia. W Marsylii, czyli mieście, które no składa się prawie, prawie wyłącznie z osób pochodzenia arabskiego, tam już rzadko kto z rdzennych Francuzów mieszka. To Jak to oni, swoje własne miasto demolują? Myślę, że wojna no to jeszcze za daleko, natomiast one niewątpliwie walki na tle etnicznym, tak moglibyśmy to określić. I teraz zobaczymy, ile one potrwają, ponieważ w ostatnich dwóch nocach mieliśmy pewien spadek liczby podpaleń, no ale wciąż jakby trwają, tak? Tylko Z... 700 osób zatrzymanych. Tak. No właśnie, było Cicha ponad noc, tysiąc, można więc powiedzieć. jest Cidenar, progres, tak. dokładnie. E, ale mówiąc poważnie, no... Wie pan, podpalają i niszczą, bo liczą, że będzie to po raz kolejny odbudowane za państwowe pieniądze. No w 2005 roku mieliśmy podobne zamieszki czy też walki na mniejszą skalę, ale, ale jednak do podobnej sytuacji i wtedy wszystko to zostało odbudowane, władowane o dziesiątki miliardów euro w różne programy, które miały poprawiać spójność społeczną, które miały poprawiać sytuację mieszkaniową w tych dzielnicach i tak no widzimy, że nie doprowadziło to do żadnej rewolucji, tak? Tutaj teatrystek... No a może właśnie doprowadziło? <laughs> może, może. Bo mógł... tak ma wrażenie, że szturm Bastylii to było bardzo ciche i skromne wydarzenie przy tym, co się dzieje. Szturm Bastylii przede wszystkim miał konsekwencje daleko idące polityczne. Tutaj zobaczymy, jakie będą konsekwencje polityczne tegoż wydarzenia. Myślę, że wszystkim konsekwencje to jest polaryzacja. To jest dalsza polaryzacja. To jest to, że ten obóz prezydenta Macrona, który reprezentuje elity liberalne Lewicowe, które rządziły Francją przez kilkadziesiąt lat, kurczy się. Tak naprawdę z jednej strony narasta liczba tych Francuzów w większości po prostu pochodzenia europejskiego, którzy chcą dalej żyć na swojej ziemi i którzy coraz bardziej są gotowi głosować na partie, które przedstawiono im przez lata jako skrajnie prawicowe, faszystowskie i tak dalej. Ochyda. Ochyda, <grym> tak. Z drugiej, a z drugiej <grym> strony... no. Stale z każdym, z każdym rokiem rośnie liczba, pocho liczba osób pochodzenia e, imigranckiego, że tak powiem neutralnie, która też e, w znacznej mierze po prostu głosuje na wyrazistą lewicę, na Żołnierza Melanchona, czyli po prostu takiego, taki trockizmu, e, czawizmu okay. i, e, i właśnie e, afirmacji islamu. E, no i tutaj po prostu e, Coraz bliżej tego, żeby takie starcia były czymś były czymś codziennym. Dobrze, to, to zastanówmy się przez chwilę, dlaczego nie dochodzi, bo to jest któreś pokolenie przecież ludzie, którzy podpalają, to jest często trzecie albo czwarte pokolenie, urodzili się we Francji, są Francuzami i mają te same prawa, to dlaczego oni się nie integrują? I tak jak mam takie spojrzenie na Drugą rzecz Rzeczpospolitą, Polską. Kraju, gdzie też było różne religie, różne różne Narodowości, a jednak tworzyły państwo. A tu jest inaczej. No druga rzecz pospojta też, też miała swoją porcję zamachów, i tak Nie idealnie, ale, ale, a, 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 ale jednak to jest wyraźna różnica. Do takich scen nie było. Tutaj mamy na bardzo dużą... Tutaj, tutaj mamy po prostu to czynienia z różnicami cywilizacyjnymi, tak? No, jeżeli, są, jeżeli mamy osiedlanie się na masową skalę ludzi po prostu z innego kontynentu, z innej cywilizacji, to, to była pewna liberalna utopia, że można po prostu przesiedlić ileś set tysięcy czy kilka milionów ludzi z miejsca X, miejsca Y i oni w magiczny sposób przez to, że się tam urodzą albo zaczną tam pracować, to ich dzieci z magiczną, co zostaną się Francuzami. No nie staną się po prostu. To, to, to nie jest takie proste. Człowiek nie jest tabulara za człowiek nie jest te pustym naczyniem, które można przestawić z miejsca w miejsce i ono tam e, Ale to państwo kolor. widać, że jest im e, wrogiem, tak? Oni są wrodzy wo wobec tego państwa, w którym mieszkają. Tak, ponieważ oni w znacznej mierze, ci ludzie, którzy atakują, utożsamiają się, po prostu nie utożsamiają się z Francji, nawet jeżeli są obywatelami francuskimi. Mimo tego, że Francja dała im darmową służbę zdrowia, darmową szkołę i wiele innych udogodnień, ogromny system świadczeń socjalnych. Mimo tego, że urodzili się tam i dostali obywatelstwo też dzięki prawu ziemi, bo przecież ich e, rodziny, czy dziadkowie, którzy przyjechali tam legalnie pracować zostali ściągnięci jako tania siła robocza przez naiwność francuskich elit politycznych, dzieci, wnuki są już nie tylko radykalniejsze politycznie, ale też często nawet utożsamiają się z krajem, którego czasem nigdy nie widzieli na oczy. Z właśnie z jakąś abstrakcyjną dla nich Algierią czy Tunezją. I mają poczucie, tutaj po prostu widać żywotność narodów, można powiedzieć. No a, a jaka będzie reakcja z drugiej strony? Bo, bo pan redaktor opublikował takie badania opinii społecznej. 70% Francuzów chce, żeby wojsko stłumiło te, te, te zamieszki. No, użycie wojska to mówiąc wprost wiele, wiele ofiar, bo tak no wojsko to jest takie narzędzie, które to, to nie jest land. Chirurgiczny, tylko bardziej młot, taki parowy. Mnożą się takie, tworzone jakieś obywatelskie straże w wielu miejscowościach. Jak to się skończy? Czy nie będzie reakcji z drugiej strony? No bo Francuzi też mogą, chodzą jacyś ludzie i podpalają mój własny kraj. Myślę, że e, wojska, użycia wojska raczej nie będzie. Myślę, że tutaj rząd liczy na to, że te protesty się za jakiś czas skończą i będzie można, to jest takie managing decline, jak się mówi po angielsku. Ale e, popatrzmy na, też na inne badanie. 64% Francuzów deklaruje, że, to już było jeszcze przed zamieszkami, żeby nie było już to teraz w emocjach, że za, wstrzymania imigracji pozaeuropejskiej. To jest bardzo prosty postulat, jest bardzo niepoprawny politycznie, ale jest, jakby wyraża chęć wyraźnej większości społeczeństwa. Nie, de, nie Importujemy więcej ludzi spoza Europy. Kropka. Poprawność polityczna, bo to jest też zjawisko, które warto w tym, w tym no, opisując tę sytuację, przywołać. No bo przez lata całe obowiązywała nawet przymus prawny. No, nie, nie wolno było napisać, że e, chcę zatrudnić do sklepu panią, ale w kolorze białym. Tylko, bo za to można iść, podnieść karę. Tak? a jak sobie popatrzymy że przecież z tych 36% które są przeciwne no to przecież pewnie gdzieś z połowa to są właśnie imigranci dzieci imigrantów no to tym bardziej widzimy, że pewnie z 80% Francuzów pochodzenia europejskiego nie chce, żeby importowano więcej e, taniej siły roboczej, niezależnie już od jakichś mniej lub bardziej wy, wyimaginowanych korzyści gospodarczych. I to, co Pan powiedział po bronić polityczną, to jest ważne, ponieważ to tak naprawdę przez lata ograniczało możliwość przy, zdroworozsądkowych działań. Po prostu przyjęcie do wiadomości, że nie, to nie da się tak, że sprowadzimy sobie miliony robotników i oni będą nam budować PKB i wszystko będzie super. Tylko oni, nie, oni nie będą chcieli wrócić kiedy przestaną nam być użyteczni. Oni będą chcieli tutaj zostać, mieć swoje dzieci, mieć swoje rodziny. Z kolejnymi pokoleniami, które będą tam wychowane, coraz może im się coraz mniej chcieć pracować, coraz bardziej będą chcieli korzystać z dobrobytu socjalnego, z dobrobytu materialnego. I to po prostu była utopia, utopia, która na naszych oczach się wali i utopia, której jest, z której my też musimy wyciągnąć wnioski dla siebie, a właśnie przez poprawność polityczną przez lata czy politycy bali się. E, bali się podjąć dobrosądkowe działania, czy duża część społeczeństwa bała się zagłosować na polityków, którzy takie działania mogliby podjąć? No, te odwrotnością tej poprawności politycznej był fakt, że ci no, innego koloru skóry Francuzi e, nie mogli awansować, nikt nie tak. marzył o zięciu o, tego takiego pochodzenia, tylko co dalej, tak? Bo e, no właśnie obradowała e, Rada Europejska nad Paktem Migracyjnym. Niemieckie Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką mówi, że Niemcom potrzebna jest 6,5 miliona imigrantów, żeby miał kto pracować u nich. 6,5 miliona to jest katastrofa cywilizacyjna, nawet nie próbuję tego wyobrazić duża część elit zachodnich popiera tego typu kurs, również ludzie nie tylko ze względu na poprawę polityczną, tylko że to są korzyści dla ich klasy społecznej. Oni jakby importują korzyści, to znaczy e, po prostu te korzyści materialne, które są są dla nich, a de facto koszty, czyli na przykład to, że we Francji dzisiaj po 50 latach wraz z tym, jak zaimportowano milion ludzi spoza Europy, na przykład według różnych szacunków około 20-krotnie wzrosła liczba gwałtów na 100 tysięcy osób. No i co? No i to są koszty, które nie ponoszą zazwyczaj dzieci milionerów czy dzieci polityków rządzących, tylko to są dzieci zwykłych pracujących Francuzów, które ponoszą te konsekwencje. 93% gwałtów w transporcie publicznym dokonują obcokrajowcy. No i co? No i to są koszty, które ponosi społeczeństwo, a elity w tym czasie mogą na swoich rodzonych osiedlach konsumować owoce wzrostu gospodarczego i mówić, że przecież jest super, ponieważ PKB urosło, ponieważ mamy coraz więcej Francuzów, tylko że to się nie da tak, że nie mamy coraz więcej Francuzów, tylko mieszkańców Francji, którzy jak wiemy w ogromnej części po prostu nie utożsamiają się z tym krajem i nie chcą się z nim utożsamiać. Elity, bo to ciekawy wątek. W Polsce rząd czy zjednoczona prawica chce się odwołać do Kowalskiego-Malinowskiego, czyli po prostu spytać o zdanie. Polaków w referendum. To nie jest przyjęta metoda od czasu, kiedy przegrano referenda, właśnie między innymi we Francji, w sprawie konstytucji europejskiej. Rzeczywiście widać, że francuskie elity, po, to jest taka, tak jak pan powiedział, to jest taka trauma, to referendum z 2005 roku. To jest trauma, ponieważ wtedy wszystkie elity, centroprawica, centrolewica, media, biznes, wszyscy byli za tą konstytucją i mimo tego wyraźna większość, 54 przy bardzo wysokiej frekwencji zagłosowała przeciwko temu traktatowi. I od tego czasu jakoś tak magicznie trafił, już nigdy w żadnej sprawie nie było żadnego referendum. No, kto to był, widział, żeby się pytać zwykłego Jean-Pierre'a o zdanie? Tak, i dlatego my dzisiaj w Polsce potrzebujemy jasnej debaty publicznej na temat polityki migracyjnej, na temat legalnej migracji, na temat nielegalnej migracji, na temat presji demograficznej z Afryki, która jest gigantyczna. Musimy o tym mówić, musimy o tym uczciwie mówić obywatelom i musimy się jasno zastanowić, zważyć sobie tutaj. No bo znów, oczywiście, że brakuje, możemy powiedzieć, że w iluś miejscach brakuje rok do pracy i tak dalej, ale widzimy, jakie są, jakie są tego koszty. Musimy nad tym panować i musimy nad tym otwarcie dyskutować, i to jest teraz moment, w którym musimy to robić. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, redaktor Kacper. Kita Portal Nowy Ład, specjalista do spraw francuskich, był gościem programu Republika po południu. Dziękuję serdecznie. się serdecznie, panie redaktorze, a państwa zapraszam na serwis informacyjny. Michał Czaśniewski już czeka na spotkanie z państwem.